Witam serdecznie na naszym spotkaniu z cyklu zatytułowanego W Kręgu Biblii. Naszym gościem jest pastor Stanisław Kosowski, którego serdecznie witam. Żyjemy w czasach, w których o uwagę człowieka zabiegają producenci różnych produktów, yy, głosiciele różnych idei. Każdy mówi, że jeżeli yy, nabędziesz to, co ja Ci oferuję, będziesz szczęśliwy. Jeżeli będziesz żył takim stylem życia, jaki. Ja wyznaję, też będziesz szczęśliwym człowiekiem. Twoja przyszłość będzie bezpieczna wtedy, jeżeli y, pójdziesz za moimi radami. Jak w tym wszystkim ma odnaleźć się współczesny człowiek, i, i jak właśnie w takim kontekście y, wiara w osobowego Boga, wiara w Boga opisywanego przez Biblię, y, rzeczywiście ma sens? Czy, czy to dzisiaj jeszcze może być atrakcyjne? I czy może to być praktyczne? To, że ludzie poszukują, jest dowodem na to, że my mamy wewnętrzną potrzebę odnalezienia czegoś, co jest cenne, co jest warte, nie tylko zainteresowania, ale co jest warte również tego, by się z tym związać. By na tym wybranym polu się zrealizować. I myślę, że już przechodząc do kwestii religijnych, duchowych, podstawowa prawda jest taka, że człowiek jest istotą zaprogramowaną na wiarę. Człowiek potrzebuje wiary. I to zarówno gdy chodzi o sprawy dnia codziennego, gdy chodzi o realizację pewnych celów, zamierzeń, dążeń tutaj i teraz, jak również, no i to teraz dotyczy właśnie tej dziedziny religii i duchowości, gdy chodzi o znalezienie sensu, odnalezienie sensu swojego życia. A przy okazji odnalezienia pytania, odnalezienia odpowiedzi na odwieczne pytania, które sobie i człowiek jako jednostka, całe grupy ludzkiej, w ogóle ludzkość się zadaje. To są te stare pytania: skąd jesteśmy, po co tu jesteśmy i dokąd idziemy? Wiara wiara w osobowego Boga wiara w Boga stwórcę, ale zarazem Boga zbawiciela jest tym czego potrzebujemy tam znajdziemy odpowiedź na wszystkie te pytania i tam znajdziemy też drogę i wskazówki jak tą drogą iść aby swoje cele te upragnione wybrane cele a żeby je osiągnąć Hmm, ale czy nie jest to niejako wiara zawieszona w próżni, czy nie jest to coś, co, co owszem pięknie brzmi, e, pięknie wygląda, no gdyby, nie jedno ale, gdyby to, nie, gdyby to było prawdziwe, prawda, to byłoby to świetne. E, na czym możemy rzeczywiście oprzeć tą naszą wiarę, bo, bo no, wierzyć człowiek może w różne rzeczy, ale nasza wiara no, no, nie kreuje żadnej rzeczywistości. Możemy wierzyć jedynie w rzeczywistość, która istnieje. I, i w, jeśli chodzi o, o właśnie wiarę w Boga... Jaką możemy mieć pewność, czy jaką możemy mieć podstawę dla tego, żeby ta wiara miała sens? Wiara chrześcijan, podobnie jak wiara Żydów, opiera się na bardzo trwałym fundamencie, na mocnej podstawie i jest nią Pismo Święte. Dla Żydów kiedyś był to zbiór ksiąg, który my nazywamy Starym Testamentem. Dla nas, chrześcijan, jest to zarówno Stary Testament, jak również i zbiór ksiąg Nowego Testamentu. I jest pismo święte księgą szczególną, właściwie jedyną tego rodzaju księgą na świecie i w historii. Jest wprawdzie w każdej religii jedna lub kilka tak zwanych ksiąg świętych. Ale żadna z nich nie może się równać z Pismem Świętym. Nie jest to moja opinia, opinia człowieka, chrześcijanina zapatrzonego w swoją księgę. Były prowadzone bardzo konkretne badania porównawcze. I żadna z tych ksiąg, w ogóle zresztą żadna księga świata, nie wytrzymuje porównania z Pismem Świętym. Czym jest Pismo Święte? A więc, jest po pierwsze opowieścią o początkach ludzkości ludzkości powołanej do istnienia przez Boga. Jest Pismo Święte historią początków. Pięknych początków, doskonałego stworzenia, a potem tragedii, upadku. Yy, historia biblijna przynosi nam, opisuje nam kolejne etapy istnienia ludzi yy, i aż do czasów Jezusa Chrystusa czasów apostolskich opowiada z jednej strony dzieje człowieka, ale przede wszystkim na tle dziejów człowieka dzieje Bożego zbawienia. Bożego działania na rzecz zbawienia człowieka od zła, które zaistniało na początku i przeniesienia zbawionych do innego świata. To gdy chodzi o to co Biblia przedstawia tak kolejno, przechodząc przez stulecia i tysiąclecia istnienia świata. Ale tym, co szczególnego jest w Biblii, to to, że Biblia bardzo dobrze zna człowieka. Opowiada o ludzkiej psychice, o ludzkich zachowaniach, tłumaczy, dlaczego one są takie, ale zarazem też mówi, że one mogą być inne i kiedy one mogą być inne. I to nie jest tylko teoria. Ci, którzy przyjęli rady Biblii, a rady Biblii to są rady stwórcy, rady Boga, którzy według nich zaczęli kształtować swoje życie, są ludźmi, którzy doświadczyli przemiany. Są ludźmi, którzy naprawdę stali się i dziećmi Boga, i ludźmi w pełnym wymiarze, i równocześnie ludźmi, którzy nawet gdy umarli, odeszli, zasnęli w nadziei. To, co Biblia mówi właśnie o naturze człowieka, dziś powiedzieliśmy o psychologii człowieka, to właśnie potwierdza współczesna psychologia. Szereg stwierdzeń Biblii, szereg wypowiedzi, na przykład pana Jezusa, szereg rad dotyczących relacji na przykład międzyludzkich, to są rady, które dzisiaj w poradniach wziętych psychologów można usłyszeć. I to jest może jeszcze ta jedna kwestia, ale powiem, że Pismo Święte jest księgą proroczą. W Piśmie Świętym Bóg przepowiedział pewne wydarzenia z wyprzedzeniem czasami krótkim roku, miesiąca, ale też dziesięcioleci, stuleci, tysiącleci. I badacze, którzy się poświęcili poznaniu proroctwa biblijnego i odniesieniu go do rzeczywistości, sprawdzeniu. Kiedy, w jakich okolicznościach i czy dokładnie, czy niedokładnie te proroctwa się spełniły, są zdumieni dokładnością proroctw biblijnych. Poza tym myślę, że można tu wiele spraw wymieniać, ale rzecz nie w tym, by podawać wiele argumentów, ale jednej kwestii nie chciałbym pominąć. Pismo święte zmienia życie ludzi. Czyli w ludzkim doświadczeniu do dzisiaj funkcjonuje to, o czym wspomniałem wcześniej: ludzie, którzy poważnie traktują rady pisma świętego, ludzie, którzy wsłuchują się w nie, jak w głos Boga, a potem starają się, oczywiście również z jego pomocą, wcielać te rady i zalecenia w życiu, autentycznie stają się innymi ludźmi. To, co dzisiaj jest znane w chrześcijaństwie pod terminem nowonarodzenia, gdzie grzesznik, często są to ludzie tacy jak jeden z łotrów, który wisiał obok Jezusa Chrystusa na krzyżu, który szczerze, uczciwie powiedział: My słusznie cierpimy, bośmy na to zasłużyli. Tacy ludzie również dzisiaj istnieją. I tak jak tamten otrzymał zapewnienie od Jezusa, że będzie z nim w raju, tak również i dzisiaj nawracający się ludzie, których życie się zmienia, z grzeszników autentycznie stają się ludzie święci, nawróceni, odmienieni, nie bez wad jeszcze. To nie są święci yy, z obrazka. To są ludzie żyjący. Życiem świętym, ludzie, którzy dbają o uświęcenie w swoim życiu, właśnie z ludzi wykolejonych, ludzi, yy, którzy byli w więzieniach, którzy byli przyczyną nieszczęścia, płaczu innych ludzi, nagle wyrastają właśnie na ludzi szlachetnych, czystych. Jeżeli to działa w ten sposób, no to nie sposób przejść obojętnie, nie pochylić się nad tą kwestią. W, że tutaj rodzi się pytanie, czy, czy w takim razie no, pismo święte można traktować jako taki dobry poradnik, jak, jak dobrze przeżyć życie i myślę, że no, takich poradników, które, które mają różne pomysły na życie i które potrafią człowiekowi pewne sprawy ułatwić, pewne sprawy udoskonalić, jest, jest mnóstwo. Natomiast czy, czy jest coś jeszcze? Czy, czy można powiedzieć sobie, no dobrze, Pismo Święte pomoże mi, może rzeczywiście stanę się lepszym człowiekiem, ale starając się zrobić to samemu, może też mi się uda. Nie będę się przy okazji bawił w żadną religię, w żadną filozofię. Czy to jest tylko kwestia właśnie wyboru stylu życia i, i, i wyboru w, w, w tego, w jakiś sposób, czy szybciej, czy wolniej Dojdę do, do tego samego celu. Wiedzieć, a móc to są dwie różne sprawy. Biblia nie zawiera tylko szeregu dobrych rad, nie zbiorem dobrych rad. Z racji, że te rady pochodzą od Boga, który jest źródłem siły, który może nas uzdolnić do tego, byśmy i byli w stanie podjąć odpowiedni wysiłek, ale potem, który może sprawić, że te rady w życiu się sprawdzają. Właśnie Bóg jest tym, który pomaga każdemu człowiekowi, który do niego przychodzi. Ten czynnik duchowy to nie jest tylko racjonalna kwestia. Usłyszałem dobrą radę, aha, muszę ją zastosować. Eee, tutaj jest potrzebna moc. Apostoł był bardzo ciekawe słowa powiedział w liście do Rzymian w rozdziale siódmym. Gdzie opisał swoje mocowanie się z naturą, swoją własną naturą. On to pisze yy, o sytuacji, która w jego życiu zaistniała, gdy zrozumiał wolę Bożą, gdy zrozumiał rady Boże i zachwycił się nimi. I uznał je za wspaniałe. Tylko yy, Właśnie. Co powiedział? Wiem, że nie mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. To czynię. Następne jego słowa. Znajduję w sobie tedy to prawo, że gdy chcę czynić dobre, trzyma się mnie złe. Bo według wewnętrznego człowieka mam upodobanie w zakonie bożym, ale w członkach swoich dostrzegam inne prawo, które walczy przeciwko prawu uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu, który jest w członkach moich. Nęcnyż ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dlatego powiedziałem wiedzieć, a móc to dwie różne kategorie, owszem leżące blisko siebie. Apostoł Paweł wiedział, ale uświadomił sobie to, co uświadamia sobie każdy człowiek, który spotyka się z Ewangelią, a związany jest z jakąś yy, nieprawością, jakimś grzechem, jakąś słabością. Rozumie, że to jest piękne, ale jak to zrobić? Nawet chcę, staram się, i nagle się potykam, wychodzi coś, co gdzieś tam głęboko we mnie jest zakorzenione. Ale to jest właśnie bardzo dobry stan, bo tak długo jak człowiek liczy na siebie i wierzy sobie, tak długo nie wydostanie się z tej sytuacji. Posłużę się może takim prostym przykładem. Znajomy opowiadał, iż był świadkiem, gdy na jeziorze tonął człowiek. A na brzegu stał ratownik i przyglądał się temu. Gdy tamten raz i drugi wypłynął, krzyknął ostatni raz, podniósł rękę i zanurzył się. Wtedy ratownik skoczył do wody i za chwilę przyholował topielca do brzegu. Wypompował z niego wodę. Było wszystko w porządku. I wtedy ten mój znajomy podszedł do ratownika i zapytał go: Dlaczego ty nie ratowałeś go wtedy, kiedy jeszcze był przytomny? No, kiedy nie było tak źle. I usłyszał odpowiedź: y, Bo wtedy on by mi bardziej przy ratowaniu przeszkadzał niż pomagał, a może by i dla mnie to było niebezpieczne. Kiedy on już nic nie mógł zrobić, wtedy ja mogłem zrobić. I to dokładnie się powtarza w życiu wszystkich, którzy się nawrócili. Póki nam się zdaje, my przecież możemy, my potrafimy, a tym bardziej, no, uwierzyliśmy, mamy rady, Boga, skoro nam doradził, no to na pewno sobie poradzimy. Nie, bo na przeszkodzie. Stoi grzeszna natura człowieka. My, często zresztą to każdy z osobistego doświadczenia zna, często działamy przeciwko sobie, to tak w życiu, na co dzień. A co dopiero w sytuacji, gdy chodzi o duchowe zmagania, o duchową walkę. I tu potrzebny jest Bóg, ale my Mu nie możemy przeszkadzać. I kiedy, tak jak Paweł zawołamy, nędzny żyje człowiek, co najszczęśliwsze w tej tragedii, Paweł, bo to jest tragedia, co w tej tragedii jest najszczęśliwsze? To, że on wreszcie powiedział, gdzie jest pomocnik, gdzie jest ratownik, ja już nic nie potrafię. I wtedy przyszła pomoc. Następny rozdział rozpoczyna się takimi słowami. Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Dlatego też to wiąże się z kwestią nie tylko poprawy życia, nie tylko poprawy komfortu życia. To przede wszystkim dotyczy istoty zbawienia. I tylko Jezus, który umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał, który żyje. I powiedział, że będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, ten Jezus może przyjść i pomóc nam i uratować nas. Dziękuję. To, to rzeczywiście jest, jest przekonujące. Ale często w rozmowach z ludźmi słyszałem taki, można to nazwać zarzutem, że, że Pismo Święte jest samo w sobie bardzo trudne. A myślę, że, że też no, duchowi przywódcy niestety jakby. Utrwalają ten błędny pogląd wśród ludzi, że no, musi być ktoś, kto, kto przede wszystkim jest człowiekiem uczonym, jest człowiekiem, który, który skończył niejedno seminarium, i dopiero ktoś taki może wziąć Pismo Święte do ręki i, i tym prostaczkom, którzy bez, bez tej, tej pomocnej dłoni mogą sobie tylko krzywdę zrobić, on dopiero im mówi, w jaki sposób z Pisma Świętego się korzysta. Czy, czy tak to właśnie jest, że Pismo Święte jest, jest, jest jakoś trudne? jest w trudny sposób zakodowane i, i, i rzeczywiście trzeba najpierw długo się uczyć, długo szukać, żeby znaleźć ten klucz, a w końcu jak się go znajdzie, no to i tak jeszcze przed nami długa droga, aż, aż cokolwiek z tego zrozumiemy. Pisma Święte jest księgą przebogatą. Na jego treść składają się zarówno proste słowa, proste myśli, proste informacje i nauki, ale znajdują się również kwestie trudne, których bez pewnego przygotowania rzeczywiście nie da się zrozumieć, albo się je zrozumie źle. Z tym, że trzeba rozróżnić dwie kwestie. To, co dotyczy nauki zbawienia, to wszystko, co odpowiada na pytanie, kiedyś. Jezusowi zadał ktoś za jego dni to pytanie nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym osiągnął życie wieczny. Yy, więc wszystko, co składa się na odpowiedź, yy, to może zrozumieć yy, każdy człowiek, nawet dziecko. Jest zresztą taki tekst, pisze go Napisał go apostoł Paweł do swojego najbliższego, najpierw ucznia, a potem i współpracownika, Tymoteusza. I to jest drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci. Od piętnastego wersetu czytam. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kładę akcent tutaj na te pierwsze słowa: Z dzieciństwa znasz pisma święte, i dlatego, że jest znasz, nabyłeś odpowiedniej mądrości. Mądrości, która miała wpływ na całe Twoje życie: nauczyłeś się, wychowałeś się, poznałeś błędy, zrozumiałeś potrzebę poprawy i, i drogę poprawy, nauczyłeś się sprawiedliwości to wszystko, co człowiek ma osiągnąć, aby stać się zbawionym dzieckiem Bożym. To już może pojąć i zrozumieć dziecko. To może zrozumieć prosty człowiek. Za Jezusem szło dwunastu apostołów. Kilku wśród nich było ludźmi wykształconymi. Ale yy, co najmniej kilku, a raczej więcej niż połowa, to byli ludzie zupełnie prości. A któż to były te tłumy, które go słuchały? to byli ludzie prości. Prawdzie było tam też wielu uczonych w piśmie, farizeuszy i y, innych przedstawicieli elit ówczesnych. No i różnie to było z ich stosunkiem do Jezusa Chrystusa. Natomiast prosty lud przyjmował jego słowa. Do, do prostego ludu Jezus zwracał się ze swoim nauczaniem. Wielkie kazanie na górze, Mateusz 5, 6, 7 rozdział: kto to przeczyta i kto to zastosuje w życiu, to będzie człowiekiem Bożym, tak mówiąc najprościej. I nie ma tam żadnej filozofii. To, co tam jest napisane, zrozumie każdy człowiek. I to jest ta pierwsza sprawa, pierwsza jak gdyby, pierwszy zakres: chcesz być zbawiony. Poznasz to, co jest wolą Bożą i będziesz wiedział, jak masz żyć. Natomiast, gdy chodzi już o proroctwa, w których występuje często symboliczny język, gdy chodzi o pewne trudne kwestie, na przykład Jezus wypowiada się no, dla ilustracji, od razu przytoczę prosty przykład. Yy, przy pewnej okazji Pan Jezus powiedział, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście to jest bardzo yy, bogata, wielowątkowa wypowiedź i, i godna yy, rozważania w yy, wielu aspektach, ale tutaj chodzi o to, Ktoś, kto czyta pierwszy raz te słowa, mówi: Jak wielbłąd może przejść przez ucho igielne? Podobnych wypowiedzi jest więcej, i niektórzy mówią: Co za absurdy w tej Biblii są napisane? I tu jest pewna wiedza potrzebna prosta zresztą tutaj nie trzeba mieć kilku fakultetów wystarczy wiedzieć, jak wyglądała Jerozolima z jej wielkimi bramami. Ale też wiedzieć o tym, że na wypadek oblężenia, Jerozolima rzeczywiście była oblegana, była taka niewielka brama, którą nazwano właśnie Ucho Igielne. I wielbłąd, którego ktoś prowadził objuczonego ciężarami, przed wejściem do miasta, by się przecisnąć przez Ucho Igielne, trzeba było zdjąć z niego wszystkie ciężary. A następnie to duże jednak bądź co bądź zwierzę musiało klęknąć i na kolanach przejść przez ucho igielne. A zatem tu jest potrzebna wiedza. Poza tym, gdy chodzi o proroctwa, generalnie jest potrzebna znajomość historii. Gdy chodzi o, o, o skomplikowane proroctwa, czy proroctwa zajmujące y, znaczny obszar czasu, czyli dotyczące długich okresów czasu, y, historia jest absolutnie konieczna. I jeszcze kilka innych rzeczy jest potrzebne, i tym powinni się zajmować ludzie przygotowani. Ale co to znaczy ludzie przygotowani? Czy to trzeba mieć ukończoną teologię, by to zrozumieć? Znów nie, ale trzeba poznać zasady. Trzeba poznać choćby to proste stwierdzenie, gdy czytamy tekst biblijny, kto pisał, do kogo pisał, w jakim czasie pisał, to znaczy jakie warunki tam panowały i na skutek jakich przyczyn, które tam wystąpiły, problemów na przykład, które się pojawiły, dana wypowiedź, dana rada została udzielona. No, to jest ta wiedza, która jest potrzebna. Dlatego na pewno ostrożni powinni być wszyscy, którzy zaczynają czytać Biblię, a żeby wchodzić w skomplikowane treści np. Królestwa Daniela, Ezekiela czy Apokalipsy. Świętego Jana, objawienie świętego Jana. Natomiast na pewno potrzeba każdemu, kto się nawraca, przede wszystkim skupiać się na naukach Jezusa Chrystusa, na przykazaniach bożych. No i tutaj się sprawdzić. Kto tutaj zacznie rosnąć i y, przekona się, jak prawdziwe i błogosławione jest pismo święte wszystkiego, rady i nauki, y, ten potem zapragnie więcej. A gdy zapragnie, no to poszuka ludzi, którzy mu podpowiedzą, ludzi, którzy go nauczą. No i sam przysiądzie fałdów. Chcąc być losarzem, trzeba się uczyć kilka lat. Tak, dziękuję bardzo. Y y Jedna kwestia, dlatego że, że mam nadzieję, że słuchają nas ludzie, którzy, którzy właśnie po tych wypowiedziach jakby zaczną się rozglądać dookoła i, i, i szukać Pisma Świętego, żeby, żeby zacząć je czytać. Dzisiaj jest ono dostępne i nie ma żadnego problemu, żeby, żeby iść do nawet normalnej księgarni, niekoniecznie chrześcijańskiej, i kupić sobie je. Natomiast, no, właśnie ci ludzie, którzy, którzy być może nas teraz oglądają i, i, i zaczynają się zastanawiać, co, co zrobić, być może ci ludzie jutro pójdą do sklepu i kupią pismo święte. No, właśnie, gdzie powinni je zacząć czytać? Od jakiego fragmentu? Czy od początku i, i w, w ciągu roku je przeczytać całe, czy jaki, jak pastor by tutaj radził. Yy, różni różnie radzą. Jeśli ja miałbym powiedzieć od siebie coś, to na pewno radziłbym, ażeby yy, zacząć czytać od Ewangelii według świętego Jana w Nowym Testamencie. Dlatego, że ta Ewangelia yy, trafia Szczególnie prosto do serca, do umysłu. Ona przedstawia Jezusa, nie tak jak trzy pozostałe Ewangelie, Mateusz, Marek i Łukasz, w faktach, w wydarzeniach. Owszem, Ewangelia Jana również opowiada o faktach i wydarzeniach. Ale przedstawia Jezusa jako istotę głęboko zatroskaną o człowieka. Jako kogoś, kto uczestniczy i pragnie uczestniczyć w życiu zwykłych ludzi. Nawet pierwszy cud Jezusa Chrystusa. Słynna przemiana wody w wino. Dzieje się w Kanie Galilejskiej na weselu, na które była matka Jezusa, i on również, jako członek rodziny, był zaproszony i przyszedł tam ze swoimi uczniami. Jezus uczestniczy zarówno w radościach, jak później na tym weselu się okazuje, że powstał problem, a więc i w problemach uczestniczy. To jest coś, co yy, szczególnie trafia. I dlatego proponowałbym od Ewangelii Jana. I potem cały Nowy Testament. Niemniej, nie, mniej, nie powinno zabraknąć w jakimś momencie i to niezbyt odległym od początku przeczytania pierwszej księgi mojżeszowej, tej, która opowiada o prapoczątkach. Od stworzenia, od tragedii, grzechu, który się wydarzył w ogrodzie Eden. No, i potem yy, życie na trudnej ziemi, degeneracja ludzkości, na skutek której przychodzi potop, yy, potem dzieje patriarchów, aż do czasu, gdy naród izraelski idzie do Egiptu. Rodzina Jakuba wstępuje do Egiptu. Te początki należy poznać. Owszem, od razu mówię, tam znajdziemy kilka kwestii, które, które będą wymagały. No właśnie, odpowiedzi. Kilkanaście czy kilkadziesiąt wręcz pytań, które koniecznie z czyjąś pomocą trzeba będzie zrozumieć, starać się zrozumieć. No to, to tyle powiedziałbym. Oczywiście. Już, drogi słuchaczu, jeżeli w ogóle chcesz zacząć poważnie traktować te kwestie, kwestie wiary, jak już na początku mówiliśmy, kwestie o żywotnym znaczeniu, pismo święte, czytanie Pisma Świętego jest, jest nieodzownym krokiem i, i kiedykolwiek będziesz mógł to zacząć czynić, a jak już wcześniej wspominałem, pismo święte jest, jest dostępne dzisiaj wszędzie. Nie wahaj się, dlatego że no nie można. Dojść do Boga inaczej, jak właśnie biorąc do ręki pismo święte. I yy, cóż, no, tego właśnie życzymy Ci, abyś jak najszybciej wziął je do ręki, aby zaczęło do Ciebie przemawiać. A myślę, że właśnie w tej intencji teraz uklękniemy i pomodlimy się. Nasz Panie Boże, z tego serca. Pragnie Ci podziękować za to, że mogliśmy za pośrednictwem techniki przemówić do, do ludzi. Mamy nadzieję, że przede wszystkim Ty do ludzi przemawiałeś. Dziękujemy Ci za to, że przede wszystkim przemówiłeś przez Twoje słowo. Panie daj świadomość i daj nie daj spokoju ludzi, ludziom, którzy Odkładają sprawy Twoje, kwestie czytania Pisma Świętego, kwestia znalezienia drogi do ciebie na później. Nie dawaj im spokoju, dlatego że jeżeli teraz tego nie zrobią, kto wie, czy jutro w ogóle nadejdzie i czy jutro nie będą ważniejsze sprawy, które, które życie przyniesie. Spraw Panie, aby ci wszyscy, którzy nas słuchali, ci wszyscy, którzy. Zadają sobie te pytania od dłuższego czasu i chcą, chcą znaleźć odpowiedź na nie, aby właśnie poprzez Twoje Słowo je znaleźli. Prosimy Cię o to, abyś Ty prowadził ich w tym, aby wtedy, kiedy szatan będzie próbował przeszkodzić, abyś Ty, Panie, wzmocnił w nich to pragnienie. W Panu Jezusie Chrystusie polecamy siebie i nas wszystkich Twojej opiece, w Panu Jezusie Chrystusie. Zrób ten krok, proszę, zrób. Krok. kładę przed Tobą żywy cię